projektu budżetu gminy Sztum na rok 2016. Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 30 października 2015 roku zapoznała się z projektem budżetu na rok 2016. Komisja nie zgłosiła wniosków i propozycji zmian do projektu budżetu na rok 2016. Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych jednogłośnie, pozytywnie, 4 głosami za, zaopiniowała projekt budżetu na rok 2016. Dziękuję. Dziękuję bardzo i poproszę przewodniczącego Komisji Finansów. Opinia nr 23 na 2015 Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju Rady Miejskiej w Sztumie do projektu budżetu gminy Sztum na rok 2016. Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2015 roku zapoznała się z projektem budżetu na rok 2016. Komisja nie głosowała żadnych wniosków, propozycji zmian do projektu budżetu na rok 2016. Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju jednogłośnie pozytywnie, 4 głosami za, zaopiniowała projekt na rok 2016. Był tylko na 5-osobowy skład komisji, posiedzenie brało udział 4 członków. I to wszystko. Tak, dziękuję bardzo. Zgodnie z procedurą, teraz otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Ponieważ nie miałem okazji analizować w ramach swojej komisji propozycji budżetu na przyszły rok, chciałbym zadać tylko kilka krótkich pytań. Wiele się 500 tysięcy złotych na Centrum Aktywności Społecznej Kwadro. Na czym polegać ma ta inwestycja? Jakie są jej założenia? Centrum Aktywności Społecznej Kwadro jest to adaptacja byłego budynku Kwadro na bibliotekę miejską. I założeniem jest stworzenie centrum, w którym będzie się mieściła zarówno biblioteka, jak i będą miały swoje możliwość odbywania spotkań organizacje społeczne i pozarządowe. Czy taka możliwość nie istnieje w tej chwili w Sztumskim Centrum Kultury? Czy jest to niewystarczające? Znaczy jest stworzenie biblioteka, a przy okazji dla Centrum Aktywności Społecznej. Projekt przewidywał właśnie stworzenie takiej możliwości spotykania się organizacji pozarządowych, ponieważ mogliśmy się ubiegać o dofinansowanie ze środków unijnych. Warunkiem było stworzenie właśnie też Centrum Integracji Społecznej razem z biblioteką. Jednak głównym celem będzie biblioteka miejska. Rozumiem, że weterani z Zakładu Karnego również będą mogli się tam spotkać do Centrum Aktywności. Tak jest również założenie. Mają inne pomieszczenie z tyłu. Tam wszyscy mówią. Proszę bardzo. Wszystko stosunkowo, że budżetu. W zeszłym roku warunkowo głosowaliśmy za budżetem, mówiąc o współpracy oraz dlatego, że większość z nas nie była jeszcze w Radzie Gminy. Nie była radnymi, nie miała wpływu na planowany budżet. Byliśmy przekonani, że okaże się nam szacunek i możliwie mieć jakiś wpływ na budżet roku 2016. Jako radni OKS-u złożyliśmy łącznie 10 wniosków do budżetu. Jeden z tych wniosków został zaakceptowany, natomiast pozostałe nawet nie otrzymaliśmy do dnia dzisiejszego odpowiedzi na to. Przepraszam, jedna odpowiedź była dotycząca chodnika na Zajezierzu. Uważam, że powinniśmy otrzymywać takie odpowiedzi, czy jest, czy nie, bo jak mamy brać czynny udział, mówiąc nawet to na komisjach, albo bo dzisiaj już wiem, że trzeba znów wniosek formalny złożyć, żeby to było ujęte, coś w budżecie. A to, co zgłaszałem ustnie, po prostu nie zostało ujęte w budżecie. I tak w budżecie roku 2015 zaplanowano kwotę 600 tysięcy na budżet obywatelski. W budżecie roku 2016 zaplanowano na ten cel 3 razy mniej. Nie wiem, czy to miała być kara za aktywność mieszkańców, czy jak to odebrać. Burmistrz uwielbia obchodzić za bardzo proobywatelskiego włodarza. Wiele mówiło o tym, że popiera aktywność mieszkańców, że uważnie słucha, wspiera i spełnia oczekiwania.
Na przykładzie tego budżetu obywatelskiego fakty są jednak do tegorocznego budżetu obywatelskiego zgłoszono łącznie 28 wniosków na kwotę ponad 1,8 miliona złotych. 32 wnioski. Mam z tego co znalazłem 28. Dziękuję za poprawę. 30. Na kwotę około ponad 1,8 miliona. Do realizacji wybrano 12 spośród nich. Tyle środków bowiem było zaplanowane w budżecie gminy na 2015, czyli tam była gdzieś około 0,95%. Tak, 21 wniosków bierze udział w głosowaniu, nie 2. Ale ja mówię o zeszłym roku. O zeszłorocznym. Czyli było 28 i było kwota. Do realizacji wybrano 12 i spośród nich na kwotę 500 tysięcy. Tyle bowiem środków zaplanowanych w budżecie gminy na 2015 rok, czyli 0,95% wydatków z ogólnego budżetu gminy. Była to prawidłowa proporcja w stosunku, nasza, to jest taka opinia, że to była prawidłowa proporcja w stosunku do budżetu gminy. Taki poziom powinien być zagwarantowany co roku, żeby była stała zasada, a nie uznaniowość. Podobnie jak w innych miastach, bywają też gminy, w których ten procent jest znacznie wyższy, wszędzie podkreśla się, że nasza gmina jest w bardzo dobrej kondycji i ma nadwyżkę. Ilekroć się pytam, jaki jest stan gminy, to zawsze mamy nadwyżkę. Zatem zdziwiające jest dla nas to, że albo się skąpi tych pieniędzy, albo się ogranicza. Informacje zapowiadające przyszłoroczną edycję budżetu obywatelskiego, cytuję pana burmistrza, co pisze na internetowej stronie miasta, że w 2015 roku zaproponowałem radnym podjęcie uchwały o budżecie obywatelskim, aby w jeszcze większym stopniu zwiększyć zainteresowanie mieszkańców sprawami naszej małej ojczyzny, naszej społeczności. Widać wśród mieszkańców coraz większą aktywność, coraz większe zaangażowanie. Czy to znaczy, że skoro widać większe zaangażowanie mieszkańców, to daje im się do dyspozycji trzykrotnie kwotę mniejszą w tegorocznym budżecie obywatelskim? Bo 200 tysięcy złotych na przyszłoroczny budżet to według nas chyba mniej niż 600 w tym roku, tak? Z tego prostego rachunku wynika, że jest to, jak już wcześniej wspominałem, 3 razy mniej. Chyba, że inne są obliczenia naszego włodarza. Tworząc ten budżet obywatelski w zeszłym roku, a likwidując tym samym fundusz sołecki, który był około 200 tysięcy, burmistrz zapewniał, że budżet obywatelski będzie wyższy niż fundusz sołecki, co pozwoli zrealizować zadania gminy na rzecz lokalnej społeczności w większym oczywiście wymiarze. Sołtysi się zgodzili na to rozwiązanie, po czym okazało się, że budżet obywatelski na 2016 rok jest mniejszy, a funduszu sołeckiego nie ma. Rozumiem, że są granty, że są inicjatywy obywatelskie, na które łącznie jest 100 tysięcy, czyli mamy 300 tysięcy. I moje pytanie takie jest, o co tu chodzi? Dlaczego tak to jest? Ja zadawałem takie pytania na Komisji i Finansów, i Komisji Wsi. Nie raz. I jeszcze jest jedna rzecz. Jako klub OPS-u wystąpiliśmy 30 września z wnioskiem o to, żeby te 600 tysięcy pozostało w budżecie obywatelskim, ponieważ ograniczając wydatki do zadań do 50 tysięcy, prosty jest rachunek, można by było zrobić 12 takich przedsięwzięć. Ja wiem, że może nie ma pieniędzy, są pieniądze, no ale nie mam o tym decydować. Też pytanie, po co wtedy żeśmy wystartowali z 600 tysięcy i była mowa o tym, że dobre to jest, jak fajne to jest, i tak dalej. Nagrody jak najbardziej. Mogą stowarzyszenia składać, tak? Inicjatywa obywatelska, grupa ludzi. Okej. Okay. Ale też przy głosowaniu nad tą inicjatywą obywatelską wskazywałem artykuł 19, w którym wycięto kulturę i sport. Ano chodniki, lampy. Dzisiaj jak ludzie składają na lampy do budżetu obywatelskiego, są to odrzucone, bo będzie inwestycja lamp w mieście i po oszczędnościach będzie gdzieś dawana. To się pytam, po co to było? Tak samo jak miało pytanie wielokrotnie padało.
dlaczego na przykład chodnik? No, poprawić chodnik można, ale żeby to zrobić, trzeba mieć projekt. Do 20 tysięcy? Jaki ja mam mieć wkład własny? Jakbym był inżynierem budownicy, zrobiłbym mi wkład własny, zrobiłbym mi projekt. Za darmo. I takie starania też czynię, bo muszę mieć wkład własny, pracę ludzi. I to jest logiczne. Więc niezaakceptowanie naszych 12 wniosków, z 10, przepraszam, złożonych, nie mówiąc już o wnioskach, które dotyczą sołtysów, którzy składali. My też nie uzyskali odpowiedzi na to, jak mamy tworzyć budżet gminy wspólnie. Pytam się. Grzecznie, ładnie. Tak. No jak mamy tworzyć ten? Składamy propozycje. Byłem przekonany, że będziemy nad tym dyskutować, tak? Panie Kowalski, nie w tym roku, może za rok. Czy rzeczywiście to jest u pana potrzebne, czy nie? Bo tak sobie wyobrażam, że się tak dyskutuje. Nam się przedstawia projekt budżetu. Wielokrotnie na komisjach zgłaszałem, jak mówię, ale ustnie, oprócz tego, że złożyłem to wcześniej na piśmie, na którym nie dostałem odpowiedzi, jedną dostałem od pana kierownika Marcina, dziękuję. Panie kierowniku. Jak mamy tworzyć, na chwileczkę, panie kierowniku, mogę skończyć. Jak mamy tworzyć, współpracować, tak? Kiedy my chcemy, żeśmy mówili, jeszcze raz przypominam, w zeszłym roku, panie burmistrzu, odczytałem tutaj pismo i nasze stanowisko, że my chcemy współpracy, ale współpracy na równym poziomie, żeby traktowano nas poważnie. A nie można nam przedstawiać gotowego, tak, czy klikniecie, czy nie, tak budżet przejdzie. Pomimo tego, że na komisjach byłem, bo uważam i głosowałem za, i większość tu głosowała za, mój głos jest taki, że się wstrzymam do tego budżetu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Bardzo mi się podoba to słuchać. Bo szkoda, że nie powie od razu przy okazji tego wszystkiego, co mówi, nie powie o ile inwestycji publicznych. Ile pieniędzy idzie na inwestycje różne, które w sumie robimy, budujemy, robimy dla wszystkich tego. Szkoda, że nie powiedział, ile w zeszłym roku na wieś wszystkie wsie wydaliśmy. Nie tylko wieś za Jeziorze. Nie tylko Sylwestro za Jeziorze. Są inne wioski też, na które ile wydaliśmy pieniędzy na to wszystkie te. Ile wydaliśmy pieniędzy na dla młodzieży, dla społeczeństwa, na taki. Szkoda tego wszystkiego, co przedad nie powiedział. Tylko się skupił na tym, że no, budżet obywatelski. Ja wiem, że to jest bardzo fajna inicjatywa. Bardzo ją też popieram. Bardzo, bo pokazała w zeszłym roku, jaka inicjatywa jest, pokazała, ale mieliśmy na zamiary, panie radny. Pan wie sam, że teraz będziemy musieli w tym roku prawdopodobnie podeprzeć się kredyt. Prawdopodobnie. Oby nie. I dziękuję, więcej nie będę mówił. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Musiałem jeszcze dokończyć te pytania, które chciałem zadać, bo ja tam troszeczkę przerwał. Mam i trochę więcej, ale nie aż tak dużo tego. Chciałbym zapytać jeszcze o wydziale 700, zakup gruntów pod cmentarz 500 tysięcy złotych jako zaliczka. Jaka jest lokalizacja tych gruntów? Jaka jest całkowita kwota zakupu? Skoro jest zaliczka, to musi być i znana kwota. Odbiera się? Różnie bywa. Proszę bardzo. Może od razu odpowiadać. Może od razu. Dobra, ale może po kolei, bo pan Poświatowski wcześniej. Teraz pana zaczął. Dwóch panów Adam zaczął, ale pierwszy pan. Radny Kaszubski otrzymał odpowiedź, jeżeli chodzi o kwadro, natomiast powiedział o cmentarz. O cmentarz. Ja wiem, ale jeszcze wcześniej. Adam zadawał pytanie i pisze. No to pan. Na zakup gruntu pod przewidywany cmentarz została zaplanowana kwota w tym budżecie, w tegorocznym budżecie 0,5 miliona złotych. Natomiast ostatecznej ceny ani jeszcze w tej chwili tutaj państwu nie podałem, ponieważ jeszcze trwają rozmowy. Ostatnie rozmowy miały miejsce w dniu wczorajszym. Czyli negocjacje trwają. Jakaś przewidywana kwota, jak to żeby się spodziewać, żeby mógł nie znaleźć w budżecie, tak? Jeśli zakończymy negocjacje, ustalimy już ostateczną kwotę, wtedy będziemy... I lokalizacja. A lokalizacja naprzeciwko istniejącego cmentarza.
Dokładnie na przedsiębiorstwo. Tak. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie mam. Znaczy dwa. Rozdział 75013. Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej w budynku UMIG. Czy taka dokumentacja nie istnieje w tej chwili? Czy jest to coś nowego? Proszę Państwa, budynek jest stary i tutaj były przeprowadzone przez lata różne remonty. My chcemy kompleksowo, w związku też z tą modernizacją budynku, zrobić dokumentację elektryki i ją wymienić po prostu. Tam, gdzie trzeba, ponieważ przybywało przez lata komputerów. Ta sieć jest stara, jeszcze aluminiowa. No. Czyli najpierw zrobimy dokumentację, wtedy będziemy ją modernizować. Najpierw zrobimy dokumentację, żeby wiedzieć, jaka inwestycja jest potrzebna, jeśli chodzi o elektrykę. Aha, dokumentacja wymiany elektryki. To nie będzie audyt, bo to będzie dokumentacja. Jest potrzebna dokumentacja na wykład techniczny. Aha, rozumiem. Tak. Pan zastępca dobrze mi podpowiada, przede wszystkim z kosztorysem, żeby wiedzieć, jaka będzie wartość. Jeszcze ostatnie moje pytanie, rozdział 90095, dekoracja miasta 35 tysięcy. O jaką dekorację chodzi? Świąteczną, czy na, może na Bisztumu? To bardzo o dekorację świąteczną i na święto państwowe. I to, co będzie wchodziło w zakres tego zakupu? Proszę? Co będzie wchodziło w zakres tego zakupu? Nie, to mówimy tutaj o dwóch odrębnych rzeczach. O dekoracji państwowej, na którą mamy zawartą umowę z przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji. Na każde święto państwowe jest miasto wykorzystane. I na dekorację świąteczną w zakresie rozwieszenia i demontażu późniejszego tej dekoracji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Skoro nie jest zakupiona na dzień dzisiejszy ta ziemia, to te 500 tysięcy przechodzi jako nadwyżka na następny rok? Tak. Tak? Czyli będziemy mieli 560 tysięcy? To się okaże, że to jak zamkniemy księgi. Jaka będzie to informujemy, bo to jeszcze jest moje. Jeszcze, jeśli chodzi o budżet, to jeszcze mam jedno, taką moja sugestia w sumie, nie pytanie, sugestia. Od tamtego roku, żeśmy przypominali praktycznie co drugiej sesji, a na co drugiej komisji na temat 600-lecia naszego miasta. Chcieliśmy powołać komitet wspólnie z panem burmistrzem, albo żeby jakiś powołać, a my byśmy jako stowarzyszenia, różne inne ciekawi ludzie, bo takich nie brakuje w naszym mieście, żebyśmy mieli jakiś mały może wpływ na to, no bo wiadomo, wiodącą osobą jest pan burmistrz. Tylko chcieliśmy na ten temat rozmawiać. Jest jakieś 160 tysięcy w budżecie i tak praktycznie jak się pytamy na tych komisjach, to nie jest nikt w stanie odpowiedzieć, czy to będzie święto, czy to będzie święto tylko we wrześniu, czy to będzie cykl praktycznie już od nowego roku, przez miesiące. No nie wiem, no to nie chcemy się dowiadywać tego z ulicy, tak? Że coś jest przyjmowane SMS-em, że zapraszamy na coś. No, taka była nasza sugestia. No. To chcieliśmy to zrobić jakoś, nie wiem, wspomóc. Mogliśmy pozyskać środki w Urzędzie Marszałkowskim. Można było składać, tak, na inicjatywy sportowe do 23. Do dzisiaj można było jeszcze składać na różne przedsięwzięcia, tak, w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie potrzebowalibyśmy jakiegoś wkładu. Nie zawsze dużego. Można coś było zrobić. No. Przecież to by było pod patronatem, oczywiście Estek by to robił, pod patronatem burmistrza. No tak to powinno być, ale nie był cały jakoś rok. No, mogliśmy, tak? Już dzisiaj mogę powiedzieć, jako mogliśmy, bo jutro mam 31 i dzisiaj, już jutro nie możemy złożyć takich wniosków do Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, troszeczkę tutaj z Adam Doświadowski zapytania jako przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury i Spraw Społecznych. Już tutaj w uzgodnieniu z panią Czesławą Jaźwińską w harmonogramie posiedzeń komisji mamy zaplanowane właśnie zaproszenie radnych, ludzi kultury, sportu, aby właśnie porozmawiać na temat 600-lecia Sztumu, również 600-lecia Parafii Świętej Jany i 70-lecia Klubu Olimpia. Także w styczniu zapraszam na takie spotkanie na Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych. Także dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Ja muszę podziękować do niektórych tez.
I to jest właśnie taki, ciągle taki insynuacyjny język, prawda, o lekceważeniu, że się nie odpowiada na pytania, że brakuje współpracy. Przecież tutaj przewodniczący komisji czytali, jakie były wyniki głosowania nad projektem budżetu. Wszystkie były pozytywne. To znaczy, że odpowiedzi były udzielane. Więc ja nie wiem, nie rozumiem w ogóle skąd teraz to na sesji budżetowej mówi się, że nie udzielano odpowiedzi. Znaczy, że radni głosowali w ślepo? Że radni nie wiedzieli, nad czym głosują? Przecież żaden... Proszę? Teraz telewizja jest. No właśnie. Przecież gdyby któryś z radnych nie otrzymał odpowiedzi, to przecież to jest normalne, że przecież byłby przede wszystkim oburzony i nie zagłosowałby nad projektem budżetu, bo oczywiście byłoby to jawne lekceważenie. Ale radni nie byli lekceważeni. I teraz te takie mówienie, że się nie udzielało, że się pytało. Proszę Państwa, jak ja mam udzielić odpowiedź na wnioski składane przez sołtysów, przez radnych, jak ja jeszcze nie wiem, jaka będzie decyzja radnych? Bo to radni decydują o uchwale budżetowej. Jak ja mogę w ogóle, odpowiadając na wnioski, napisać, że ten wniosek nie będzie, ten nie będzie, ten nie będzie? Przecież to radni decydują o uchwale budżetowej. To radni zgłaszają wnioski. Ja oczywiście przedstawiam projekt budżetu, bo taki jest obowiązek. Mam pewne rozeznanie co do potrzeb, duże rozeznanie co do potrzeb społecznych. Staram się również analizować, jakie są wnioski składane przez różne środowiska i mówienie o tym, że złożono 10 wniosków, jeden zmieniony, to znaczy, że resztę to jest zapisane w tym budżecie, to Państwo się nie utożsamiacie? Przecież tam są inwestycje, proszę Państwa. Przecież tu są zapisane potężne inwestycje. I tak po kolei może teraz. Na przykład cały czas ten wątek budżetu obywatelskiego, budżetu sołeckiego. W ogóle nie ma żadnego związku między utworzeniem budżetu obywatelskiego a funduszem sołeckim. Ponieważ fundusz sołecki przestał funkcjonować, nie został zlikwidowany, tylko po prostu Rada nie podjęła uchwały o budżecie sołeckim na nowy rok. Budżet sołecki był ostatnio realizowany w 2012 roku. Natomiast budżet obywatelski w 2015 roku. Więc jak można mówić o tym, że ja obiecywałem, prawda, likwidując budżet sołecki, że będą większe pieniądze na budżet obywatelski. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Natomiast chciałbym Państwu przedstawić, na co były wydawane pieniądze z budżetu sołeckiego. I właśnie radnym i sołtysom wtedy mówiłem, musimy zmienić koncepcję. Proszę bardzo. Nie będę czytał sołectwami, bo nie o to chodzi. Zakup kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym. Zakup i montaż dwóch lamp solarnych. Wykonanie prac pielęgnacyjno-porządkowych związanych z utrzymaniem zieleni, prawda? Zakup i montaż lampy solarnej, zakup mebli do OSP, ubrań roboczo-treningowych, sprzęt elementów na plac zabaw, zakupu dwóch bramek do gry w piłkę nożną, zakup mebli, stoły, ławki, namioty, zakup wiaty. Więc proszę Państwa, my to wszystko już mamy praktycznie zrobione. Bo te lata 2011-2012 wcześniejsze to były inne lata, prawda? Tych potrzeb takich drobnych było wtedy dużo więcej, dlatego był prowadzony budżet sołecki. Nie ma żadnego związku między budżetem obywatelskim, wysokością budżetu obywatelskiego a aktywnością mieszkańców. Można mieć górę złota, ale jak ludzie nie będą aktywni, to nic z tego nie wyniknie. Dlatego proponowałem radnym i dobrze, że radni to przyjęli, żeby właśnie tworzyć instrumenty aktywizujące mieszkańców na wyższym poziomie. Nie tylko zgłaszanie projektów i głosowanie, bo to powiem tak, wymaga wysiłku, ale jest dosyć bierne. Największą wartością jest autentyczne współuczestnictwo mieszkańców w takich przedsięwzięciach, które uznają, że są dla nich ważne. Bo te duże inwestycyjne, to przecież one wymagają procedur, czasu, większych pieniędzy i wiadomo, że inny jest mechanizm o nich decydowania. Czyli mały grant, inicjatywa lokalna. Szkolenie zrobiliśmy dla sołtysów w innych samorządach, żeby też w innej gminie, żeby zobaczyli, jeżeli tu po prostu no, może być wątpliwa, czy te nasze doświadczenia są dobre. Dobrze było, nie wszyscy sołtysi skorzystali z tego, ale większość skorzystała. Po to, żeby właśnie pokazać, ile mogą zrobić stowarzyszenia. Przecież są duże środki unijne w ramach lokalnej grupy działania. I my nie możemy tylko opierać tego na swoich środkach, ale właśnie również na środkach zewnętrznych. I to podkreślił przewodniczący Komisji Finansów.
Bo tu mówienie o skąpstwie, kiedy są planowane kredyty w wysokości 4 milionów złotych, kiedy są planowane duże inwestycje. I jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że są zagrożenia dla tego budżetu. Przecież przyjęliście Państwo stanowisko Rady Miejskiej w sprawie reformy w oświacie, podwyższenia wieku szkolnego. To dla nas oznacza i jeszcze dodatkowe zmiany, które będą, przeszło 1 milion złotych strat w tym budżecie. I Państwo, gdybyśmy każdy element z tego budżetu wyjęli, każdy, nie tylko budżet obywatelski, i tak go analizowali osobno, to oczywiście, żebyśmy stwierdzili, że pieniędzy jest za mało, a potrzeb jest za dużo. Ale trzeba na końcu te najważniejsze rzeczy w tym budżecie uwzględnić. Przedstawiałem radnym 3 filary tego budżetu, czyli zapewnienie odpowiedniego poziomu funkcjonowania jednostek, które obsługują mieszkańców. I to w każdej sferze. Prawie 27% na rozwój, czyli na inwestycje. Pokażcie mi taki tu samorząd w okolicy i tam, gdzie OPS też rządzi. Pokażcie mi taki samorząd. Bo ja znam takie samorządy, gdzie rządzi OPS i jest prawie 70% zadłużenia. Pokażcie mi takie samorządy. I jak macie takie dobre recepty, to naprawdę zostańcie doradcami w tych samorządach. Bo to są też mieszkańcy powiatu sztumskiego. I naprawdę pomóżcie tym samorządowcom z waszego nadania w tych samorządach, gdzie jest na przykład zadłużenie 70%. Także proszę Państwa, to jest budżet, tak jak jeszcze raz podkreślam, bardzo aktywny. Jest to budżet bezpieczny i naprawdę uważam, że możemy być naprawdę dumni z tego, że mamy takie w ogóle możliwości dyskusji o tak dużych inwestycjach, o tak dużych wydatkach. W 2012 roku na drogi przeznaczaliśmy niecałe 3% naszego budżetu. Teraz 12%. Zobaczcie skalę postępu. W ulotkach się próbowało szydzić na przykład technologii utwardzania. A jednocześnie ci sami ludzie biją się o to, żeby u nich te metry zrobić tymi płytami Jumbo. No to jakaś jest tutaj, proszę Państwa, to albo są złe, albo nie są złe, bo jak są złe, to o co się walczy, prawda? O co się walczy? To są naprawdę bardzo dobrze oceniane przez mieszkańców, ponieważ po prostu też ograniczają nasze wydatki na remonty, bieżące remonty, bardzo kosztowne, które nigdy nie przyniosą efektu, bo zawsze 2 razy w roku droga gruntowa będzie zniszczona. Tu natomiast widzimy duży postęp. Naprawdę miejmy to poczucie takiego zadowolenia i dumy, wszyscy tu radni, że udaje nam się takie środki wygospodarować. Bo jeżeli my byśmy nie zrobili tych dróg już zrobionych, to o następnych w ogóle nawet byśmy nie myśleli. A teraz jesteśmy na takim etapie, że możemy o nich myśleć. Jak na to środki pozyskać. I bardzo bym prosił, żeby właśnie w taki sposób na ten budżet spojrzeć. Sprawa kwadru. Jakby pan radny chciał, bo faktycznie pan przewodniczącym jest z komisji rewizyjnej, więc jest, że tak powiem, poza tym obiegiem tych informacji. Mamy tu prezentację. Mamy tu prezentację Centrum Integracji Społecznej Kwadro. To nie ma być biblioteka. To ma być właśnie Centrum Edukacji Czytelniczej. Nowoczesne, dla dzieci, dla młodzieży, dla ludzi starszych, prawda? Multimedialne, odpowiednio wyposażone. Żeby była przestrzeń zachęcająca do takiej aktywności. Zobaczmy, co mamy w kinoteatrze. Prawda? Jaką teraz mamy społeczną aktywność, dlatego że po tej modernizacji po prostu warunki zachęcają. Widzimy, że tam, gdzie poprawiamy nasze budynki czy przestrzeń publiczność, mimo tego wandalizmu różnego takiego czy innego, jednak się zmieniają zachowania mieszkańców. Gimnazjum, baliśmy się, jest pani Ruszkowska? Jest pani dyrektor. Baliśmy się po modernizacji, co się stanie z tym gimnazjum, bo były akty wandalizmu, ale one praktycznie urwały się. No są jeszcze problemy, ale one praktycznie urwały się w momencie, kiedy to gimnazjum zostało zmodernizowane. Zobaczcie w kinoteatrze, tam nie wszędzie są kamery, a jednak po tylu latach jednak no, widać, prawda, że ta przestrzeń, że tak powiem, też i wywołuje pewne zachowania. I w tym budżecie są na to zarezerwowane środki. I mówienie tylko o 10 wnioskach, kiedy to znaczy co, reszta nie jest? No chyba na pewno jest. Waszymi również wnioskami, bo takie deklaracje w wyborach składaliście. Nie mogę odpowiadać za wnioski, nie znając decyzji radnych. Jak ja mam odpowiedzieć, co ty są radnym i wszystkim dookoła? Podejmiecie Państwo decyzję? Będę odpowiadał. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja mam pytanie. Pan mówi, że pan nie może się ustosunkować do tych wszystkich wniosków, które przez nas składane. Jak mamy się ustosunkować do tego, co pan składa? Rozumiem, że to pan złożył.
te wszystkie wnioski. Tak najbardziej, my jesteśmy przeciwni budowy kwadro, jesteśmy przeciwni budowy parku miejskiego, tak? Bo jako jedyny mieszkaniec byłem, jak był pokazany projekt, tak? Byłem tym zainteresowany. A co do funduszu, panie burmistrzu Sołeckiego, to jest 25% refundacji jeszcze z tego jest państwa. Więc można może by było to przemyśleć, bo tam sołectwa same decydowały, co jest im najbardziej potrzebne. Czy ta kuchenka, nie wiem, czy mikrofalówka, czy jakiś zbiornik, czy huśdawka, czy kawałek drogi, nie wiem, chodnika, lampy, czy czegoś. Bo przeliczane to na mieszkańca. Więc proponowałbym, żeby, i zresztą mówiłem to wcześniej, żeby to było ujęte. Mówi pan o LGD. Doskonale wiem, jak pozyskać fundusze z LGD, bo sam składałem wnioski na to. Trzeba wyłożyć swoje. Jak się pytałem, mówi pan o kredytach, jak się pytałem, czy są w gminie zabezpieczone środki na to, żeby Kowalski, może i Kowalski, nie musi być stowarzyszenie, będzie chciał z jakąś grupą osób zrobić coś i pozyskać środki z LGD, musi wyłożyć swoje. Doskonale pan wie, bo jako gmina też bierzecie środki z LGD. Ile trzeba czekać na refundację? Ile trzeba najeździć się do urzędu marszałkowskiego? Ile trzeba się najeździć, żeby w ogóle to było uznane, tak? Po pierwsze trzeba wykonać zadanie, a o tym się nie mówi. A potem trzeba je rozliczyć, jeździć parę razy i tak dalej. I czekać na pieniążki my, wszyscy swoje. Tak? O płytach Jumbo. Mówi pan o mnie, tak? Bije się o te płyty Jumbo, bo miałem to obiecane. Ale nie pisałem w swoich ulotkach wyborczych, że one są złe. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać w sprawie budżetu głos? Tylko chciałem dodać, że ten budżet jest bardzo realny i jednocześnie ostrożny, bo nie wiemy jeszcze, jakie uchwały rząd podejmie i ustawy, które i czym nas zaskoczy. Dlatego uważam, że ten budżet jest bardzo, bardzo przemyślany. Zapewniony jest wzrost wynagrodzeń dla najmniej zarabiających, a więc obsługa, administracja w oświacie. Są pieniądze na inwestycje różne, między innymi na drogi, kanalizacje, czy jak pan burmistrz mówił, dokończenie bulwaru zamkowego po drugiej stronie jeziora czy kwadro. A więc jest wiele inwestycji bardzo, bardzo potrzebnych, które będą w przyszłym roku realizowane i w parku też mam na myśli park miejski. To będzie służyło społeczeństwu. I uważam, że powinniśmy ten budżet poprzeć. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w sprawie budżetu? Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęciem uchwały budżetowej na 2016 rok? Proszę o podniesienie ręki. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 2, 4, 6. Tak się zastanawiam, co to się stało od komisji, że tam byli wszyscy za, teraz już nie. Ale to już ich głęboko znają prawo. Także dają budżet. Przechodzimy do kolejnego punktu. A przepraszam, uchwała jest podjęta 9 głosami za i 6 wstrzymującymi. Proszę teraz panią Sylwię Mackiewicz o przedstawienie. Pani Małgosi. Proszę bardzo, pani Małgosi. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych. Bardzo proszę. Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na miasta i gminy Sztum na rok 2016. Po przywołaniu podstawy prawnej Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na miasta i gminy Sztum na rok 2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na miasta i gminy Sztum na rok 2016 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały określa sposób realizacji zadań własnych miasta i gminy Sztum, o których mowa w artykule 4 ust. 2 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zapisy gminnego programu uwzględniają również zadania własne w innym obszarze profilaktyki, terapii narkomanii zapisane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Program ten jest finansowany ze środków uzyskiwanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W programie na rok 2016 przewidziano kontynuację zadań realizowanych w 2015 roku, jak również podjęcie nowych przedsięwzięć. Uwzględniono przede wszystkim zadania związane z prowadzeniem profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnionych. Działania profilaktyczne kierowane są głównie do dzieci i młodzieży, między innymi poprzez wspieranie placówek oświatowych i świetlic socjoterapeutycznych. Konkretna pomoc w walce z uzależnieniem kierowana będzie nadal do osób dorosłych i rodzin poprzez działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Sztumie. Ważnym zadaniem programu jest również udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy lub przemoc w rodzinie, pomocy psychologicznej i prawnej przez specjalistów dyżurujących w punkcie konsultacyjnym w ROKUS. Znaczna część środków skierowana zostanie do organizacji pozarządowych i innych instytucji, które w formie konkursowej podejmą innowacyjne i skuteczne przedsięwzięcia, wzbogacając ofertę prezentowanego programu i wpływając pozytywnie na efektywność realizowanych zadań. Projekt programu został pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii uchwalany jest corocznie przez Radę Gminy. Projekt uchwały był przedstawiony na posiedzeniu Komisji Edukacji i Kultury Spraw Społecznych oraz Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju, zaopiniowany przez obie komisje pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie, 15 głosami za. Poproszę teraz panią Ruczyńską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie poprawy efektywności energetycznej. Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie realizacji projektu pod nazwą poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław wraz z działaniami edukacyjnymi w ramach Kresta z miastem Malbork, miastem i gminą Nowy Star, gminą Stare Pole, gminą Malbork, powiatem Sztumskim i powiatem Malborskim. Po przywołaniu ustawy prawnej Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Wyraża się zgodę na realizację przez miasto i gminę Sztum projektu pod nazwą poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w Malbork Sztum wraz z miastem Malbork jako liderem projektu, miastem i gminą Nowy Star, gminą Stare Pole, gminą Malbork, powiatem Sztumskim i powiatem Mazowieckim. Ustęp drugi. Upoważnia się publiczne miasto i gminy Sztum do zawarcia porozumienia o partnerstwie na realizację w ustępie pierwszym przy uwzględnieniu zasad wdrażania regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020 określonymi są szczyty nr 1 do uchwały nr 1117/91/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 listopada 2015 roku oraz regulaminu konkursu nr RPPN 10.02.01.IZ00.22.002/16 dla poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna, wsparcie dotacyjne, osi kredytowej energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Ustęp trzeci. Miasto i gmina Sztum deklaruje udział środków własnych wydzielonych na ten cel w budżecie na współfinansowanie projektu, o którym mowa w ustępie pierwszym, na zasadach określonych w porozumieniu o partnerstwie, o którym mowa w ustępie drugim. Ustęp czwarty. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie roszczeń miasta Malborka jako lidera projektu wynikające z porozumienia, o którym mowa w ustępie drugim. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z tym podjęciem. Uzasadnienie. W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Polskiego konkursem dla poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna, wsparcie dotacyjne w ramach osi priorytetowej 10 Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Miasto Gmina Sztum przygotowuje wraz z miastem Malbork, miastem gminą Nowy Star, gminą Stare Pole, gminą Malbork oraz powiatem sztumskim i powiatem Malborskim projekt partnerski pod nazwą poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi.
Projekt jest jednym z przedsięwzięć uzgodnionych w ramach zintegrowanego porozumienia terytorialnego dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Malborsztyn, podpisanych pomiędzy Województwem Pomorskim a reprezentacją Pomorza Malborsztyn. Jednym z niezbędnych załączników do wniosku aplikacyjnego jest porozumienie o partnerstwie zawarte pomiędzy podmiotami ubiegającymi się o dofinansowanie. W związku z tym, że zawieranie partnerstw pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wymaga podjęcia uchwałości uchwałanych stanowiących, proponuje się przyjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miasta i Gminy Szczecin. Projekt jest przedstawiony na wszystkich komisjach resortowych i uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W takim razie uchwała podaje pod głosowanie. Kto za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za. Poproszę teraz panią Katarzynę Krzyżykowską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania rozliczenia do pracy. W sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu miasta i gminy Sztum dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż miasta i gmina Sztum osoby prawne i fizyczne. Po przywołaniu podstawy prawnej Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się tryb udzielania i rozliczenia dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu miasta i gminy Sztum dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż miasto i gmina Sztum osoby prawne i fizyczne stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Sztum. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 33/313/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu miasta i gminy Sztum dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż miasto i gmina Sztum osoby prawne i fizyczne. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Czy czytać Państwu załącznik, czy mogę przejść od razu do uzasadnienia? Uzasadnienie. W oparciu o artykuł 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu miasta i gminy Sztum dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż miasto i gmina Sztum osoby prawne i fizyczne, których zapisy będą uwzględniały zmiany artykułu 90 ust. 4 ustawy dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. W porównaniu do obecnie obowiązującego trybu udzielania i rozliczenia dotacji, w projekcie uchwały wprowadza się zmiany polegające na określeniu wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego, które spełniają wymagania określone w artykule 90 ust. 1 beta 1 o ustawie o systemie oświaty, określeniu wysokości dotacji dla placówek prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, określeniu sposobu ustalenia dotacji obliczanej na podstawie wysokości określonych w części oświatowej subwencji ogólnej, określeniu terminu przekazywania dotacji oraz wskazaniu elementów, które powinien zawierać proces przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię na Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W takim razie uchwała podaję pod głosowanie. Kto za przyjęcie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za. Poproszę pana Marcina Lipińskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia planu działań na rzecz zrównoważenia energii. Bardzo proszę. Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia planu działań na rzecz zrównoważonej energii, plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta i gminy Sztum do 2030 roku.
Po przywołaniu podstawy prawnej uchwała Rada Miejska w Sztumie uchwała, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się do wdrażania plan działań na rzecz zrównoważonej energii, plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta i gminy Żniw do 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Sztum. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Nadrzędnym celem planu działań na rzecz zrównoważonej energii w planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta i gminy Sztum do roku 2020 jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla na terenie miasta o przynajmniej 20% w stosunku do roku bazowego, czyli roku 2008. Cel ten może zostać osiągnięty w wyniku realizacji działań poprawiających efektywność energetyczną budynków i instalacji, zmniejszających udział konwencjonalnych źródeł energii, a także przez optymalizację wykorzystania energii i stosowanie odnawialnych jej źródeł. Przyjęcie wyżej wymienionego dokumentu pozwoli na skuteczniejsze ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację poszczególnych zadań. Biorąc pod uwagę fakt, że plan nie wyznacza ram dla realizacji działań mogących znacząco oddziaływać na środowisko, uznano, że projekt planu nie wpisuje się w artykuł 46 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Projekt uchwały wraz z planem był przedstawiony na wszystkich komisjach osobowych i uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji. Dziękuję bardzo i otwieram dyskusję. Nie widzę, w takim razie uchwała podaję pod głosowanie. Kto za przyjęcie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za. I również poproszę pana Marcina Lipińskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 16. Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 16.113.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad ich poboru. Po przywołaniu podstawy prawnej Rada Miejska uchwała co następuje. Paragraf 1, ustęp 1. Paragraf 1, ustęp 1 otrzymuje brzmienie. Za sprzedaż na targowisku miejskim oraz przy cmentarzach komunalnych litera A za 1 metr kwadratowy zajętej powierzchni w wysokości 7 zł, litera B z samochodu przyczepy samochodowej ciągnika z przyczepą w wysokości 33 zł. Ustęp 2. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie. Traci moc uchwała nr 25/224/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasady poboru. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Sztum. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Uzasadnienie. Zmiana zapisów dotyczących miejsca sprzedaży poprzez dodanie paragrafie 1 ust. 1 cmentarzy komunalnych wynika z konieczności umożliwienia mieszkańcom oraz innym osobom odwiedzającym drogę możliwość zakupu głównie kwiatów oraz niczy rozstawionych przez sprzedających stoisk. Uznano, że nieuwzględnienie tych terenów w zmienionej uchwale mogłoby spowodować znaczny wzrost cen wskazanych artykułów bądź rezygnację sprzedających ze sprzedaży. Ponadto w paragrafie 4 zmienionej uchwały poprawia się błąd fiksacji dotyczący daty uchwały tracącej moc. Projekt uchwały był przedstawiony na Komisji Gospodarki Komunalnej Wsi i został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Nie widzę, w takim razie podaję pod głosowanie. Kto za przyjęciem uchwały, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za. I proszę panią Iwonę Iwyżykowską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie użyczenia na czas nietrosieni pomieszczeń użytkowych. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie użyczenia na czas nieokreślone pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku użytkowym położonym w Czerwieni przy ulicy Akacjowej 2 gmina Sztum na rzecz Stowarzyszenia do Życia przez Życie z siedzibą w Dźwięcach. Na podstawie przywołanej podstawy prawnej Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyraża się na oddanie w użyczenie na czas nieokreślony pomieszczeń użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 385,40 m2 znajdujące się w budynku użytkowym położonym w Czerwieni przy ulicy Akacjowej 2 obręb geodezyjny Barwowice Zimnaszkom na rzecz Stowarzyszenia do Życia przez Życie z siedzibą w Uślicach z przeznaczeniem na prowadzenie do domu samopomocy w Czerwinie
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących zaburzenia czynności psychicznych. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Szkoń. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z nim podjęciem. Uzasadnienie. Stowarzyszenie do życia przez życie z siedzibą w Łuźnicach wystąpiło z wnioskiem o oddanie w użyczenie pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 385,40 m2 znajdujących się w budynku położonym w Czernini przy ulicy Akacjowej 2 z przeznaczeniem na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi upośledzonych umysłowo oraz wykazujących zaburzenia czynności psychicznej. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Czernini jest finansowane ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej realizowane w ramach systemu pomocy społecznej. Środowiskowy dom samopomocy jest placówką wsparcia dziennego dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Placówka w Czernini oferuje 20 miejsc dla osób potrzebujących wsparcia. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2015 roku środowiskowy dom samopomocy w Czerninie został wyodrębniony ze struktur miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej i stanowi odrębną jednostkę. Zarządzeniem dyrektora miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej z 1 grudnia 2015 roku została wybrana oferta Stowarzyszenia do Życia przez Życie z siedzibą w Łuźnicach na realizację zadania pod nazwą prowadzenie na terenie gminy Sztum środowiskowego domu samopomocy w Czerninie dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących zaburzenia czynności psychicznych. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy ma na celu niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym, rozwijanie predyspozycji, możliwości i zainteresowań oraz inicjowanie różnych form edukacyjnych i kulturalnych. Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię resortowej komisji. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę, w takim razie poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami za. I ostatni projekt uchwały, również pani Iwona Ryżykowska, dotycząca odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, dzierżawy itd. Proszę. Projekt uchwały miejskiej w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lub najmu na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminę lub nieruchomości. Na podstawie przywołanych przepisów prawa Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lub najmu na czas nieokreślony wniosku nr 188 przez 22 powierzchni 0,3354 ha położonego w obrębie Biała Góra, gmina Sztum. Część działki nr 109 przez 135 o powierzchni 4,54 ha oraz część działki nr 89 przez 23 o powierzchni 225 m2 położonych w obrębie Barlewicy, gmina Sztum. Działka nr 51 przez 3 o powierzchni 0,2567 ha położonej w obrębie Prostolin, gmina Sztum. Część działki nr 247 przez 2 o powierzchni 57 m2 położonej w obrębie Zajezierza, gmina Sztum. Część działki nr 52 przez 2 i nr 238 o łącznej powierzchni 362 m2 położonej w obrębie 3 gmina Sztum. Działka nr 18 przez 19 o powierzchni 48 m2 zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w obrębie 4 gmina Sztum. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Sztum. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ujęte w uchwale nieruchomości są obciążone umowami dzierżawy lub najmu.